Siemaneczko! Kuźnia Garaż jak zwykle. Jesteśmy po samochodzie, odbieramy kolejnego gruzika do upalania. Tym razem trafiło na mikrę. Na mikrę mamy już niecny plan. Zagra tylko w jednym odcinku, no chyba, że pokaże swoją prawdziwą moc, tak jak Seicento, i będzie niezniszczalna. Właśnie odbieramy. Patrzcie, jak to wszystko będzie wyglądało. Siedzi! Chłopie, pana śladu nie ma. Weź mi nakierować! Dobrze szło! Ona sama pomysł miała wjechać. Sama wjechała? To szlał jeden. Tak, silniczek, półtylówka. Tu jest ten V8, tak? V8. Razy dwa. Tu jest. To jest ten... Nie kamsko, kumins. Patrz. O, to jest kumins. Widać, że nikt go nawet nie wylizał. Nie myty do Żyda ani nic. Ale ona nie jest cała taka mała. To jest całkiem wielki samochód. Ja pierdola, to będzie szło. Kiedyś miała tłumik. Był wydech, padł. Akrapowi. Ty, jaki akrap. Jest kat w środku. Kut. Chodzi, no. Legenda powiada, że mikra wjedzie sama. Jak się nazywa mały rusek? Mikrusek. A mały... Kurwa, Niemiec? Nie wiem. Mikroszkop. Prawie jak mikro. Kurwa. No jest za wąski. A tu w poprzek wjedzie. Jestem ciekawy, czy zapali. Ona odstrzała. Ona odstrzała? Odstrzała. Dawaj, kręć właściwie. Achtung? Achtung. Auto, które stało ile? O, na ty, na pół obrotu. A druga legenda gada, że ona ponoć z koła pali. Z koła? Ja nie koła. Wierzę, nie wierzę. Ja myślę, że z kopa, na koło. Jak mam nie ma. Przez dach wrzuć. Ty! Za wysokie masz na jazdę. Klimę wyłącz. Wyłącz klimę, będzie więcej mocy. Bez powietrza będzie ciężko. Jedziemy opony. Tu jeszcze ładny latczyk jest. Gdyby nie to, że powietrze tylko na górze, to w opiekie. To Mercedes zesrał. Co się zesrał? No to jakiś padlina mercedesowska. Uwolni to. Zawsze wszystko muszę samemu robić, bo ten kutas aż tam stoi. Piękna, delikatnie tylko podjedzona, niewiele. Hamulec! O, bez naciekiesz, coś tu ktoś łączył, bez naciekie. A więc zobacz. Na amfibie się nadaje. Co? Na amfibie się na nadaje. Amfibie? Też się skakał po futeliku. Tu fotel wypada. Jaki mikro. Jest piękny. Tego lumpiaka jeszcze musi zabrać. Wejdzie! Wejdzie, bo walne do dupy go. Jeszcze lepszy numer będzie. Bo musimy za mikro zwieścić lumpiaka i go tu wsadzić. Nie, czy to się uda. Dawaj, k***a, lupo na szerokość. Wejdzie, nie wejdzie. Wejdzie, nie wejdzie. Co, pakujemy tego barabasza? Nie, to wypadnie po barabeczku. Będzie na dupie. Nie zjedziemy po to. O, skur... Wody trzeba mu dolać, na koła trzeba wracać. To będzie właśnie ten motyw, który nas mnie zatrzymają za żarówkę. Daj nam wody, dolejemy. Dobra, k***a, na szybko mu dolej potem. Tak, zaraz mu poleję, spokojnie. Perfekt. Czekaj. Do środka mi fotel pomocisz, gnoju. Zapraszam. Uważaj. Trzyma.
Aż się domknęła kawałek. Co ty zala? Richard, podnoś to. O, ale progi to są. Ach. Ale urwał. Przebieg 26 tysięcy. Ole ty, tarcie to ma jak w tym. Jak w kładzie, w Chinkaju jakimś chińskim. Ty, to sport? To jest sporting? Tobie coś dać to już. Ale chodź, sprawdzimy ten wydech. Jak się zbiera bagaj? Gdzie jest ten wydech? Kupiliśmy od kościoła, że daje wydech sportowy gratis. Czekaj, bo zgubiłeś. Oszukali nas, bo nie zmienia dźwięku. Ale piękne smaczki dzisiaj wleciały. Ja pierniczę. To jest rewelka. Naprawdę, to jest coś. Ale one dostaną nas po garach. Czuwaj, na głowę i lecimy w raka. Jaki wrak rejs koszalin, kurwa, bo to... Przepraszam, to ze mnie... Ja się zlałem. To... Wczoraj stwierdziliśmy, że zrobimy sobie małą wycieczkę. Starem, 266. Ponoć porządna maszyna wszędzie wjeżdża i wyjeżdża o własnych siłach. No i wybraliśmy się na taką wycieczkę. A dojechaliśmy ledwie 100 metrów. Utopiliśmy stara. Sąsiedzi już dobrze nas znają i nazwali nas ekipą Stop Gear. Tak więc jadę do Richarda i będziemy wyciągać stara. Znowu musieliśmy poprosić Lecha, żeby wpadł swoim Fergusonem, bo inaczej nie da rady. Dzik poległ, autobus poległ, ale to tylko dlatego, że jest ślisko i mokro. Bo gdyby było sucho, tam gdzie stał autobus, to byśmy go wyciągnęli. Także lecimy i działamy dalej. Dobra, idę po gumaki. Ty, 4-3, nie? Gumaki, a walą jak 50. Jedziesz? Dawaj. Znaczy, czy nie będę musiał cię pchać. Ole. Dobrze idzie, tak jak ja. I to są właśnie koledzy. Zapytał się, czy jadę, ale nie zabrał mnie. Muszę teraz buta iść, dobrze? Tak daleko zajechaliśmy, że ja pierniczę. Wycieczki z buta są ostatnio w moim typie. Czy ktoś mnie goni? Ha! Jest ten żuk gnojownik. Mówili, że on wszędzie wjedzie i wyjedzie. Ja też się zesrał ostro w tym bagnie. Nie odpali. Bo mówiłem do operatora stara, że jest wody po kostki. Patrz, jak nie wiedział. Znasz procedurę odpalania stara? Znasz taką zawór? Procedura. Zawór? Dla wtajemniczonych wszyscy wiedzą, co to jest zawór. Uwaga i... Ale jakby Lecha nie było, tak kurde do wiosny czekamy, albo to trzeba wypompować. O! Jeszcze zawracam.
wleczkę mu dam. Bez złota to nie robota. Poczekać jeszcze. Poczekać chwilę? Ja zrobię próbę drugą. Czy przejadę? Czy się spieszysz? Seicento było lepsze. Seicento kurwa to jest sprzęt. A on to kurwa się nie nadaje. Ja mam cię. Kurwa, zaraz dwóch. We dwóch będziemy tu leżeć. Wyciągać nas i stara. Zwracam ci honor nowego kierowcy. Jesteś tylko kierowcą. Dzień dobry, czy umyć panu szybkę? Jak on kurwa ledwo pyrczy. Dobra. Jak on se tu pyrka. Ale kurwa. Ty, ja się już pod napędę. Dobry samochód by miał u nas zostać jako wóz operacyjny. Chyba żadne auto nie wytrzyma. Byliśmy stara właśnie, żeby też był poważny. Też go utopiliśmy. Jest dobrze. Daj mu gazu! Jest dobrze! Nawara właśnie ma 3-litrowego diesla. I co? Jebać Audi, a ten kurwa kutasiarz Clarkson myślał, że dron jest podwodny. Kurwa, kto dał drona tam? Bo miał być skok później. Trzymaj. Znowu? Znowu. Żeby znów pas nie pierdolnął. Bo szkoda. Nawary. Dobra. Dobra, jest, jest. Kurwa, mamy gnoja. Daj do przodu, bo liny nie odtepniemy. Dobra. Możesz jechać. Rura. Pole jest nasze, więc możemy robić z nim co chcemy. Ale patrz! On jest dobry, bo to jest amfibia. Patrz jak wylewa wodę. Wiesz jak tam f***a. A zajebisty jest. Oho. Ty, szpachy nie było. Podjeżdżasz? Ej!
mówią do mnie, żebym zaczął chodzić na siłownię, żebym miał siłę, nie? No patrzcie, to jak holuje stara. Dawaj! Dawaj, gnoju! Pomagaj trochę! Sejacz będzie jechał setunią, seteczką. Przetrzemy ekran. O, fryzurę poprawimy. Jest git. Sejacza jeszcze nie słychać. Leci! Ale kurde, poszedł. Czekaj, stój! Przetręć szybę! Przetręć szybę! Dobra, kurwa, nie pyskuj! Ufa! Dalej! Jadą! Ale WRC! Ale urwał! Haha, frajerskie wycieraczki się zesrały. DU. Na zewnątrz lepiej widać po. Dawaj kurde szybciej. Nie da się. No ta z PGR-u się napędź. Z Lubańskiej jedź się napędź. Trzeba ci pokazać kurwa. Skrzynia na mnie. Nie chcę tu jechać. Podróż kółka. Chłodnica i wiatrak. No nie? Tak. Nie żartuj. Co? No? Czemu nic nie wahał? Już waham. Waham. Dzięki za info. Trzeba go podnieść. Dlaczego, żeby się nie ugotował? Ale nie, chodzi, to jest stara, tylko trzeba wiatrak. Trzeba go rozdyndać. Bebs odjedzie. Bebs odjadzie. Tu tylko ślady walki. Tu mogli go wyciągnąć kawałek dalej, tak tyle. Ale wjechał.
zjebany. Na dzisiaj to koniec Kuźnia Garaż. Wyciągnęliśmy stara, uratowaliśmy go dzięki Leszkowi. Pośmigaliśmy sobie jakiem, próbowaliśmy go skatować dzisiaj, wydachować, nie szło, jest naprawdę dzielny, tak samo jak i star. Polataliśmy, poupalaliśmy, zakopaliśmy się, wjechaliśmy w góry. Wszystko co chcieliśmy zrobiliśmy, star jest naprawdę mega. Zapraszamy was do następnego odcinka, który będzie tak samo soczysty. Kurwa, najlepsze uczucie! I mam nadzieję, że więcej będzie takich fajnych, ekscytujących filmików.